Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Zabezpieczenia techniczne oraz dozór sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. System alarmowy instalacja elektryczna przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania nietypowych warunków wskazujących na istnienie zagrożenia. Każdy system alarmowy jest zbudowany z szeregu elementów. Ich sprawność ma zasadniczy wpływ na to, jak skutecznie zabezpieczony będzie obiekt. Zapoznajmy się teraz z przebiegiem przykładowej sytuacji alarmowej w mieszkaniu. Manipulator przy drzwiach wejściowych. Sygnalizator akustyczno-optyczny na budynku. Centrala alarmowa z nadajnikiem. Kontraktrony. Wewnętrzne czujki ruchu PIR. Po opuszczeniu mieszkania, system alarmowy zostaje uzbrojony za pomocą manipulatora. Po wejściu włamywacza do mieszkania następuje zmiana stanu systemu alarmowego. Za pośrednictwem kontraktronu zostaje przekazana informacja o zdarzeniu do centrali alarmowej. Następuje włączenie sygnalizatorów alarmowych. Centrala alarmowa przesyła informację o naruszeniu zabezpieczeń do stacji monitorowania alarmów. W tym czasie włamywacz przemieszcza się po mieszkaniu, aktywując kolejne czujki. Urządzenia te przekazują do centrali informacje o zdarzeniu. Pracownik SMA wysyła na miejsce dwuosobową grupę interwencyjną. Członkowie grupy interwencyjnej ujmują włamywacza na gorącym uczynku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.